Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Radosław Wilk z Krakowa. Na liniach pomagać mu będą Jarosław Mikołajewski i Jan Moskal. W rundzie jesiennej pomiędzy tymi zespołami padł wynik 3-0 dla Hutnika. No i myślę, że nie mieliby nic przeciwko kibice z Nowej Huty, aby ich piłkarze powtórzyli ten rezultat i również dopisali 3 punkty do swojego konta. Duża część meczów 24. kolejki odbyła się w dniu wczorajszym. No i w tych meczach najbardziej interesujących kibiców z Nowej Huty padły oto takie rezultaty. Orzeł Balin zremisował z MKS-em Trzebinią 1-1 na własnym stadionie, no więc po raz kolejny taka mała wpadka drużyny z Balina. Borek Kraków zremisował na wyjeździe 2-2 z Lotnikiem Kryspinów i Chalniak Maków Podhalański, który również tutaj włącza się do tej walki o awans, wygrał w Olkuszu 2-0. Tabela prezentuje się w sposób następujący. Na pierwszym miejscu, tak jak już mówiłem, Hutnik 51 oczek, na miejscu drugim Borek Kraków 48 punktów, a więc 3 oczka straty do Hutnika. Na miejscu trzecim Orzeł Balin 47 punktów i na miejscu czwartym Chalniak Maków Podhalański 45 punktów. Później już jest taki mały przeskok, bo piąta Przeciszowia ma punktów 37. No, Przeciszowia dobrze grała w rundzie jesiennej, teraz ewidentny spadek formy. No chociażby właśnie ta porażka 6-0 z Hutnikiem chwały nie przynosi. Uwaga, bo pierwsza dobra okazja dla gospodarza, ale też pewne piąskowanie Łukasza Szymskiego. Mieliśmy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu, teraz jeszcze faulowany jeden z piłkarzy w zielonych koszulkach. No bo też muszę Państwu powiedzieć, że oczywiście Hutnicy w strojach niebieskich, a więc tych swoich takich standardowych, jeżeli można tak to określić, a w strojach, koszulkach zielonych, białych spodenkach zieleńczanka Zielonki, która nosi przydomek Koniczynki, a to wszystko przez to, że w herbie drużyny z Zielonek właśnie widnieje Koniczynka. Mariusz Byniaz, daleki wykop do przodu, jest tam z numerem 8 w zespole z Nowej Huty Damian Lubera, ale do piłki nie doszedł. Lubera teraz jeszcze tuż przy linii środkowej faulowany, jeden z zawodników Hutnika i odrzutu wolnego rozpoczynają piłkarze Andrzeja Paszkiewicza. To jest Mateusz Gamrot, nie za bardzo pokazują mu się koledzy do rozegrania piłki, teraz do Lubera, do Burasa, z powrotem właśnie Buras przy piłce, udało się wywalczyć i pokazuje się z lewej strony Bartosz Jagła, ale cały czas Damian Buras, teraz sprytnie piętką do Michała Nawrota, troszkę ta akcja Hutnika straciła na tempie, ale Nawrot bardzo ładny przerzut na prawą stronę, to jest Krzysztof Świątek, taki obrót pił z piłką, próba dośrodkowania, ale dobrze był ustawiony z numerem 99. Adrian Sadowski zablokował to dośrodkowanie. Jeszcze z autu zaczynali Hutnicy, ale szybko stracili piłkę, ruszając z kontrą goście. To może być dobra okazja, jeżeli to podane piłka dotrze na prawą stronę, dotarła do Tomasza Kawy, ale to wszystko nie w tempo było rozgrywane. No i już znowu Hutnicy powoli opanowują sytuację na boisku. No oczywiście faworytem tego spotkania jest drużyna z Nowej Huty, wszak lider mierzy się z zespołem ostatnim, ale tak jak powiedziałem, drużyna prowadzona przez Krzysztofa Szumca to zespół, który no po słabej rundzie jesiennej odnotowuje coraz lepsze rezultaty właśnie w tej rundzie wiosennej. No i trzeba mieć się na baczności. Na pewno nie wolno zlekceważyć rywala, no bo to często może kończyć się jakąś niepotrzebną stratą punktów. Widzą Państwo, będą mieli kolejną dobrą okazję Hutnicy. To będzie rzut wolny. Tutaj taka mała zagrywka taktyczna. Ustawieni dwaj zawodnicy tuż przy piłce Hutnika. To jest Krzysztof Świątek. Teraz rozstępują się. Świątek strzela. Niepewna interwencja golkipera z Zielonek, ale ten, który do piłki dopadł, a więc Damian Lubera, zdaniem sędziego liniowego był na spalonym i właśnie od tego fragmentu gry będą rozpoczynać grę zawodnicy zieleńczanki Zielonki. No tutaj niestety na obiekcie Grębałowianki Kraków, na którym swoje mecze w rundzie wiosennej rozgrywa Hutnik, nie ma zegara, no ale na szczęście my mamy stoper. No i mogę Państwu powiedzieć, że rozpoczęła się właśnie piąta minuta tego spotkania. W dalszym ciągu bezbramkowy rezultat. Teraz tylko i wyłącznie przytomności Radosława Jarosza zawdzięczają gospodarze, że przed bardzo dogodną sytuacją nie stanął Tomasz Kawa, bo niewiele brakło, a
Mielibyśmy pojedynek 1 na 1 właśnie pomiędzy Tomaszem Kawą a golkiperem Hutnika Sebastianem Kusakiem. Dobrze wróży temu spotkaniu, że Zieleńczanka nie ogranicza się do jakiejś zmasowanej gry defensywnej, próbuje stworzyć swoje akcje. No, na pewno to spowoduje, że ten mecz nie będzie takim jednostronnym widowiskiem. Tomasz Kawa jak na razie jeden z aktywniejszych piłkarzy Zieleńczanki w pojedynku z Michałem Gują. Utrzymuje się przy piłce cały czas. Piłkarz numerem 9 w Zieleńczance. Teraz wycofanie futbolówki do tyłu to jest Rafał Słota, ale Słota też nie widząc jakiejś możliwości podania do przodu wycofuje piłkę do tyłu do Adriana Sadowskiego. No teraz w ataku pozycyjnym drużyna z Zielonek nie mają za bardzo pomysłu na rozmontowanie defensywy cały czas. Tam z lewej strony starał się przedzierać Adrian Sadowski. Jeszcze aut dla gości. To jest Słota z numerem 11. Wycofanie do tyłu. Próba dośrodkowania zablokowane. To dośrodkowanie zawodnika z numerem 69, więc Mateusza Kubiaka. No i znowu Hutnicy. Teraz ładne zgaszenie piłki piersią do Michała Guji. Guja na lewą stronę do nawrota, ale tutaj dobrze ustawiony kapitan drużyny z Zielonek Jacek Bulak wybija piłkę na aut. Jest Bartosz Jagła. Nie zrozumiał się teraz z Michałem Nawrotem i stracili piłkę Hutnicy. Jeszcze dobrze wmieszał się w całą tą próbę odzyskania piłki przez Hutników Piotr Gładysz. W konsekwencji faulowany przez Michała Guję i odrzutu wolnego rozpoczynają goście tego spotkania. Niestety nie widziałem ostatniego meczu Hutnika przeciwko Przeciszowi, wygranego 6-0, jak już też Cię wspominałem. No ale tutaj wszyscy powtarzają, ci, którzy na tym meczu byli, że o niebo lepszy dzisiaj stan murawy w porównaniu do tego poprzedniego spotkania. No to też myślę, że zwiastuje dobrze temu spotkaniu, że będzie mało przypadkowości, dobre warunki dla obu drużyn do grania w piłkę, no i będą mogli pokazać, co potrafią. Dojdzie do piłki zawodnik Zieleńczanki, ale nie za bardzo tutaj wchodzą w pole karne zawodnicy w zielonych koszulkach. No widzą Państwo, że dośrodkowanie, ale tak naprawdę jedynym piłkarzem, który był w polu karnym Sebastiana Kusaka był Piotr Gładysz. No i chyba tak naprawdę dobrze dla Zieleńczanki, że ta piłka wyleciała za linię końcową. Będzie pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu dla gościa, więc w rzutach rożnych 1-1 przy piłce ustawiony Tomasz Kawa w pole karne. Piąstkowanie Sebastiana Kusaka. Jeszcze jest Rafał Słota. Słota do boku do Tomasza Kawy, no niepewna główka Hutników. Cały czas goście są w posiadaniu piłki. Piotr Gładysz. Gładysz na lewą nogę. No, chyba nie tak miało wyglądać to dośrodkowanie, ale jeszcze będą mieli swoją okazję piłkarze w zielonych koszulkach. Do piłki podchodzi z numerem 6 Jacek Bulak. Bulak w pole karne z autu w kierunku Mateusza Kubiaka, no ale Kubiak do piłki nie doszedł i od bramki rozpocznie akcję Hutników Sebastian Kusak. Hutnik po, no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, nie najlepszym rozpoczęciu rundy wiosennej. Mam tutaj na myśli ten mecz, który być może duża część z Państwa oglądała za pośrednictwem Małopolska TV, więc meczu Hutnika z Orłem Piaski Wielkie, zakończonym tak naprawdę wydartym remisem przez Hutnik 2-2. Tutaj w ostatniej minucie Michał Guja zdobył bramkę wyrównującą. A na pewno przed meczem cel na to spotkanie było zwycięstwo. Celem na to spotkanie było zwycięstwo. No ale to były takie złe, miłego początki. Co prawda później jeszcze przyszła porażka z Orłem Balin. No ale z kolejnymi meczami już Hutnicy się rozkręcali. No i coraz lepiej prezentowali się na boisku. Ten ostatni mecz wysoko wygrany z Przeciszowem to chyba też taka jaskółka, która może powodować, że ta wiosna tak naprawdę nadchodzi dla Hutnika. Teraz ładna akcja zawodnika z numerem 7 Artura Katarzyńskiego. No ale pewna też interwencja Sebastiana Kusaka, który wygryzł ze składu Krystiana Stępniowskiego, bo właśnie w pierwszym meczu w bramce Hutnika widzieliśmy Krystiana Stępniowskiego. Dobrą sytuację ma trener Andrzej Paszkiewicz, że obaj bramkarze tak naprawdę prezentują podobny poziom, podobny dobry poziom, to też trzeba podkreślić. No i tak naprawdę, gdy tylko jeden ma jakieś małe załamanie formy, to wtedy natychmiast
może wskoczyć drugi i też z trenerem Andrzej Paszkiewicz może spać spokojnie i być pewnym umiejętności bramkarza, który aktualnie strzeże bramki Hutnika. Ponownie Artur Katarzyński, tym razem na lewą stronę do Kubiaka, no ale Kubiak przegrywa ten pojedynek biegowy z Sebastianem Jagłą. Jagła pozwolił, by piłka opuściła boisko i dał, tu rozpoczynają Hutnicy. Jagła do Gamrota, Gamrot teraz faulowany bez dwóch zdań i odrzutu wolnego rozpoczną Hutnicy. Jest Bartosz Jagła, teraz dał się nabrać Tomasz Kawa na ten zwód, na ten balans ciałem. No ale później to, co dobrego zrobił Bartosz Jagła, później popsuł i od autu rozpoczną piłkarze Krzysztofa Szumca. Za nami mniej więcej 10 minut tego spotkania, no tak jak mówiłem, niestety zegara na obiekcie nie ma. Oj, teraz dobry strzał Damiana Burasa, no i piłka przecia tuż obok lewego słupka bramki strzeżonej przez Łukasza Szymskiego. 10 minut, tak jak powiedziałem, za nami, w dalszym ciągu wynik bezbramkowy. No i ośmielam się stwierdzić, że to zespół, który zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, póki co częściej atakuje, śmielsze ataki w wykonaniu Zieleńczanki niż Hutników. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej w przeciągu tego dzisiejszego spotkania. Radosław Jarosz przy piłce, na razie nieatakowany stoper Hutnika, krótko do Michała Nawrota, Nawrot do Świątka, Świątek bardzo ładnie do Bieniasa, jeszcze cały czas Hutnicy, Bienias zablokował to wybicie piłki, ale spokojnie piłka pod nogami Łukasza Szymskiego, który teraz, widząc, że tutaj w jego kierunku podchodzi Krzysztof Świątek, łapie piłkę do rąk i za chwileczkę wznowi grę swojego zespołu. W tym zwycięskim meczu w poprzedniej kolejce Hutnika 6-0 bramki zdobywali Radosław Jarosz, to on otworzył wynik spotkania już w piątej minucie, no więc bardzo dobry początek, na pewno potem łatwiej się grało Hutnikowi. No i później Krzysztof Świątek, minuta 13, Damian Lubera, 38, a później ponownie Lubera, bramka do szatni. No i w tym meczu, w poprzedniej kolejce, aż 4-0 prowadzili Hutnicy po pierwszych 45 minutach. W drugiej połowie Kamil Hul oraz Mateusz Lampart dołożyli dwa trafienia. No i to wszystko skończyło się wysokim zwycięstwem Hutnika 6-0. Mówiłem o tym, że w poprzednim meczu pomiędzy tymi zespołami padł wynik 3-0 dla Hutnika, ale też warto podkreślić, że z tego, co pamiętam, to no tak naprawdę w dzisiejszym meczu nie ma żadnego z piłkarzy, który w tamtym meczu zdobywał bramki dla Hutnika, no bo trafiali Mateusz Stanek, Adrian Jurkowski i Kamil Białkowski, no więc tych piłkarzy w Hutniku na razie już nie ma. No Mateusz Stanek być może jeszcze powróci, no Kamil Białkowski, Polonia Bytom, Adrian Jurkowski, Łódzki Klub Sportowy, no i zobaczymy, jak sobie poradzą bez tych zawodników, którzy w tamtej rundzie potrafili znaleźć sposób na bramkarza Zieleńczanki, piłkarze z Nowej Huty. Jest Bartosz Jagła, zatłoczno tam w polu karnym. Guja chciał piętą zagrywać piłkę, ale nieudane. Teraz poradził sobie z piątką rywali Piotr Gładysz do Słoty, Słota do tyłu na uspokojenie tej akcji. Wciągają Hutników na własną połowę zawodnicy Zieleńczanki. Adrian Sadowski, no, na granicy błędu tutaj walczył z Krzysztofem Świątkiem. Cały czas Sadowski do Słoty. Sadowski włącza się do tego ataku. Taka odważna próba stopera, no ale widząc, że tutaj ta piłka ucieknie na aut, już powraca zawodnik z numerem 99 w Zieleńczance przed własne pole karne. Za długa piłka, no i
Futbolówka wylądowała w rękach Łukasza Szymskiego. Szymski, daleki wykop. Jest tutaj z numerem trzecim Adrian Pogan. No, ale na spalonym piłkarz z trójką na koszulce i odrzutu wolnego rozpoczną Hutnicę. No, taki dość niemrawy początek tego spotkania. Za nami mniej więcej kwadrans meczu. W dalszym ciągu bramek na obiekcie Gręba Owianki Kraków nie oglądaliśmy. Michał Guja, no dziwne zagranie prosto w nogi Artura Katarzyńskiego. To się mogło skończyć przejęciem piłki przez gościa, no, ale szczęście, bo teraz przy Hutnikach. Radosław Jarosz do Damiana Burasa, Buras do nawrota i kolejny aut dla Hutników. Po tym ostatnim meczu wygranym przez Hutnik 6-0 pytany trener Andrzej Paszkiewicz, no to jakby on ocenił to spotkanie. No, nie chciał zbytnio rozpływać się nad grą swoich piłkarzy. Powiedział, że tak naprawdę to ta gra nie różniła się jakoś specjalnie od tych poprzednich spotkań w wykonaniu Hutników. No, jedyna różnica to była taka, że po prostu dopisała skuteczność w tym spotkaniu z Przecieszowią, no i stąd ten wysoki rezultat. Zresztą trener Andrzej Paszkiewicz to jest rodzaj szkoleniowca, który tak naprawdę zawsze stara się dopatrzyć jakichś mankamentów. No i nie chodzi tutaj wcale, że jest takim jakimś urodzonym pesymistą i kontentem. Broń Boże, nie to mam na myśli, po prostu, że zawsze jest zdania, że jego zespół może grać lepiej. No i tak naprawdę to jest chyba dobre podejście do piłki nożnej, dobre podejście do piłki nożnej, szczególnie na takim poziomie, gdzie to są jeszcze młodzi chłopcy, którzy tutaj, no, musi też ten Paszkiewicz wcielać się w rolę takiego psychologa, aby zbytnio nie uwierzyli we własne umiejętności. Zresztą też w tym wywiadzie, o którym wspomniałem, padło takie zdanie, że jeżeli myślisz, że jesteś już wystarczająco dobry, to znaczy, że się cofasz. No i myślę, że to jest też taka dewiza, którą kieruje się w kontaktach ze swoimi piłkarzami trener Andrzej Paszkiewicz. Dużo gry w środku pola przez ten pierwszy kwadrans. Tak naprawdę bramkarze jakichś wybitnych interwencji jeszcze nie musieli pokazywać. No może jedna dobra taka interwencja Sebastiana Kusaka po strzale, to był Artur Katarzyński. No ale to też nie była taka sytuacja, która sprawiła jakieś drżenie serca u trenera Andrzeja Paszkiewicza, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to wszystko jednak było pod kontrolą. No więc na razie mecz jak najbardziej wyrównany. Teraz strata piłki Mateusz Gamrot. No i ładnie ta piłka leciała, ale też bardzo czujnie, jak na razie dobrze spisujący się w bramce Łukasz Szumski. Przepraszam, Szymski, Łukasz Szymski. Powoli przewagę przejmują Hutnicy. Oj, Damian Buras, piłka dotarła do Krzysztofa Świątka, ale Świątek na minimalnym spalonym. W następnej kolejce Hutnik zmierzy się na wyjeździe z MKS-em Trzebinia Siersza. Jeszcze tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała sprawa z ewentualną transmisją tego spotkania. To wszystko z tego względu, że nigdy nie robiliśmy transmisji z Trzebini. Nie wiemy, jak tam ma się sprawa z internetem, no a bez internetu ani rusz. No ale jeżeli uda się sprawdzić internet, że jest on wystarczająco do tego, aby transmisję przeprowadzić, no to jest bardzo duża szansa, że transmisja będzie na Małopolska TV. Teraz duży błąd Mateusza Gamrota, piłka prosto pod nogi Tomasza Kawy, no i wybił piłkę na aut Michał Guja. Tomasz Kawa już bardzo szybko z autu, szansa dla Zieleńczanki, no i proszę bardzo, jeszcze jest Słota, strzał Słoty i dwukrotnie bardzo dobrze w bramce Sebastian Kusak. Wielkie brawa dla Sebastiana Kusaka. Świetnie tutaj przytomnie z autu zagrał Tomasz Kawa do Adriana Pogana. No i ten z ostrego kąta uderzył bardzo dobrze, ale też bardzo dobrze w bramce spisał się Sebastian Kusak. No jak na razie myślę, że można powiedzieć, że to była najlepsza sytuacja w tym
spotkań, jaką sobie stworzyły sobie generalnie zespoły w dzisiejszym meczu. Ale już w odpowiedzi gospodarze, to jest Michał Nawrot, krótko do Bartosza Jagły. Jagła szukał drugiego, długiego słupka, no ale go nie znalazł. Przeniósł piłkę w jakiejś odległości, myślę, że około metra, być może półtorej od lewego słupka bramki Łukasza Szymskiego. No a Sebastian Kusak potwierdza, że to on stoi między słupkami bramki Hutnika, nie jest przypadkiem, no i to jest dobra decyzja trenera Andrzeja Paszkiewicza. No, Zieleńczanka potwierdza to, że jest zupełnie innym zespołem niż w rundzie jesiennej, że nie przyjechała tutaj tylko po to, aby ten mecz rozegrać. Szukają swoich okazji piłkarze Zieleńczanki, którzy no też nie uśmiecha im się taka sytuacja, aby od przyszłego roku musieli grać w lidze okręgowej w piątej klasie rozgrywkowej. Tak naprawdę w szóstej, patrząc na kolejność tych lig, biorąc pod uwagę również T-Mobile Ekstraklasę. No i dzielnie walczą piłkarze Zieleńczanki o to, aby jakieś punkty tutaj dzisiaj z Krakowa do Zielonek przywieźć. Teraz sfaulowany był Artur Katarzyński, długa piłka w kierunku Tomasza Kawy, ale dobrze ustawiony Radosław Jarosz do Mateusza Gamrota. Gamrot indywidualnie cały czas utrzymuje się przy piłce, filigranowy pomocnik Hutnika. No i tak jak ładnie minął kilku rywali, tak już to ostatnie dogranie chyba w kierunku Michała Nawrota zupełnie nie wyszło. Nie zrozumieli się teraz Nawrot z Mateuszem Gamrotem. Bardzo dobrze Damian Buras, no ale Guja nie przejął tej piłki. Dobre przerzucenie na prawą stronę, to jest Tomasz Kawa. Ładna piłka i proszę bardzo, jest 1-0 dla Zieleńczanki, Zielonki. Tomasz Kawa z prawej strony na 5 metr. No i to jest chyba Adrian Pogan, który otwiera wynik tego spotkania. Tak mi się wydaje, że to piłkarz z numerem 3 wpakował piłkę do siatki. No i Zieleńczanka potwierdza to, o czym mówiłem, a więc to, że chce wywieźć punkty i to nie w liczbie mnogiej, ale właśnie najlepiej pełną pulę, więc 3 oczka. Tak jest, Adrian Pogan, jestem niemalże pewien, że to ten piłkarz zdobył bramkę. Tak, teraz to moje przeczucie potwierdza speaker zawodów. No i proszę Państwa, mamy na pewno na razie sensację, bo Zieleńczanka prowadzi 1-0 z Hutnikiem Nowa Huta. 22 minuta spotkania właśnie się rozpoczęła. Adrian Pogan strzelcem bramki dla drużyny prowadzonej przez Krzysztofa Szumca. I co istotne, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej drużyny, to na pewno to, że ten gol zdobyty przez Zieleńczanki nie jest jakimś dziełem przypadku, że to jedna okazja i udało się pokonać Sebastiana Kusaka, ale tak naprawdę jedyne takie naprawdę groźne sytuacje w tym meczu póki co stwarzali sobie goście. No i to ich prowadzenie jest jak najbardziej prowadzeniem zasłużonym. Dla Hutnika to byłoby bardzo dobre, gdyby udało się tutaj zgarnąć komplet punktów. Wtedy Hutnicy odskoczyliby już na 6 oczek od drugiego Borka Kraków. No ale na razie są bardzo daleko od tego Hutnicy. Teraz niezbyt dobre wykonanie tego rzutu wolnego przez Adriana Sadowskiego. Jeszcze później Rafał Słota starał się pokonać Sebastiana Kusaka, no ale takim strzałem, jaki wykonał Słota, tego na pewno udać, to się nie mogło udać. Więc przypomnijmy, że od 20.
pierwszej minuty spotkania prowadzą goście Zieleńczanka Zielonki po golu zdobytym przez Adriana Pogana. No mniej więcej połowa tej pierwszej części spotkania za nami. Jak na razie lepsze wrażenie sprawiają goście, no i to oni prowadzą 1-0. Teraz błąd Jacka Bulaka, przejmuje piłkę Michał Nawrot, ale tutaj bardzo tłoczno. Widzą Państwo, że od razu, gdy któryś z zawodników Hutnika jest przy piłce, wokół niego gdzieś dwóch, trzech nawet rywali Zieleńczanki. No, przypomina mi się mecz z 2002 roku pomiędzy, na Mistrzostwach Świata pomiędzy Polską a Koreą Południową. Wtedy również mieliśmy taką sytuację, że gdy tylko któryś z Polaków był przy piłce, to od razu agresywnie grając, ale zgodnie z przepisami Koreańczycy skupiali się wokół polskiego piłkarza. No i jakim wynikiem mecz Polska-Korea Południowa się skończył, myślę, że większość z Państwa pamięta. Jacek Bulak do tyłu, do Adriana Sadowskiego. No, Sadowski niepotrzebnie się bawi. Tutaj atakował go Krzysztof Świątek. No, widać, że Adrian Sadowski ma takie ciągotki do gry jeden na jednego. Nie wiem, czy to jest dobre, jeżeli jest się stoperem. Teraz mało brakło, a właśnie Świątek odebrał piłkę Sadowskiemu. No, widzą Państwo, pressingiem atakują goście. Jest Tomasz Kawa ponownie do Adriana Pogana, ale Sebastian Jagła dobrze wyprzedził strzelca bramki, no i wybił piłkę za linię boczną. Ponownie Tomasz Kawa, widać, że ma krzepę w rękach, potrafi daleko wrzucić piłkę, ale tym razem nie zrobił tego dokładnie, bo futbolówka wylądowała na głowie zawodnika Hutnika. Michał Guja do Mateusza Gamrota. Gamrot na prawą stronę. To jest Sebastian Jagła. Jagła zostawił piłkę Świątkowi na obieg. Nie, przepraszam, to nie jest Świątek z prawej strony. Tak jest, to był Świątek, przepraszam bardzo. Z numerem 8 gra Damian Lubera. No i to on tam wcześniej atakował Adriana Sadowskiego. Troszkę się pogubiłem z tymi numerami, ale już myślę, że będę o tym pamiętał, że z 8 Damian Lubera, a z 7 Krzysztof Świątek. Michał Guja, jak już mówiłem, najskuteczniejszy strzelec, 10 trafień jak na razie. Drugim strzelcem jest ten, który teraz jest przy piłce, Michał Nawrot, 7 goli, szukał 8 gola, no ale piłka przecia obok prawego słupka bramki Łukasza Szymskiego. No i wynik póki co bez zmian, w dalszym ciągu prowadzą goście 1-0, a za nami już rzut oka na stoper, 27 minut tego spotkania, więc jeszcze około 18 minut pozostało do momentu, gdy pan Radosław Wilk zakończy pierwszą część spotkania. Jest Damian Buras. Buras i gol! Jest 1-1. Nie wiem, czy tej piłki jeszcze nie trącił piłkarz Hutnika, który stał najbliżej bramki, a więc Damian Lubera. Zobaczymy, komu ten gol zostanie zapisany. Bardzo cicho tutaj słuchać spikera zawodów. My znajdujemy się na dachu budynku klubowego, ale wydaje się, że to Damian Buras jest strzelcem tego gola, bo gdyby tą piłkę trącił Damian Lubera, no to chyba mielibyśmy spalonego, a więc mamy zmianę rezultatu. Hutnik zdołał odpowiedzieć i na razie 1-1. Idą za ciosem Hutnicy. Nawrot w pole karne, ale też dobra główka w wykonaniu obrońcy. Jeszcze Jacek Bulak wybija piłkę z własnego pola karnego. No moim zdaniem Damian Buras strzelcem tego gola wyrównującego. No ale pewności stuprocentowej nie mam, bo niestety tutaj speakera nie do końca było słuchać w przerwie. Zasięgnę języka i Państwu przekażę, komu ten gol został zapisany. Teraz faulowany przy linii środkowej boiska zawodnik Hutnika. Będą mieli aut. Przepraszam, oczywiście będą mieli rzut wolny zawodnicy Andrzeja Paszkiewicza. No i ponownie faulowany zawodnik z Nowej Huty, tym razem Mateusz Gamrot. Tym, który faulował, był Adrian Pogan. No i mamy pierwszy żółty kartonik w tym spotkaniu. Zawodnik, który wsławił się dzisiaj tym, że zdobył bramkę dla Zieleńczanki, teraz otrzymał żółty kartonik. No i na pewno będzie musiał uważać bardziej teraz zawodnik z numerem 3.
praktycznie powtarzamy ten wariant sprzed kilku minut, bo faulu w tym samym miejscu, już szybko piłka u Jarosza, Jarosz do Michała Nawrota. Nawrot na środek, no piłka dość szczęśliwie dotarła do Michała Guji. Jeszcze Guja odegrał ją do Świątka. Świątek uprzedzony przez Adriana Sadowskiego. Wybita piłka na rzut rożny. No i to będzie drugi rzut rożny w tym spotkaniu dla piłkarzy z Nowej Huty. Piąskowanie niezbyt pewne Szymskiego, no ale ten strzał w wykonaniu piłkarza z Nowej Huty, konkretnie to z numerem 7 grający Krzysztof Świątek, daleki, daleki od ideału. No ale wracamy w pobliże pola karnego Zieleńczanki. Tutaj sędzia główny Radosław Wilk pokazał, że źle został wykonany ten wyrzut z autu, no i przejmują piłkę Hutnicy. Piłka na prawą stronę, dośrodkowanie, ale futbolówka już minęła linię końcową boiska i od bramki rozpocznie Łukasz Szymski. Przypomnijmy, że mniej więcej po 30 minutach gry w Grębałowie 1-1. Najpierw wynik spotkania otworzył Adrian Pogan, zawodnik Zieleńczanki. Chwilę później wyrównał Damian Buras. Radosław Jarosz przy piłce do Mariusza Bieniasa. Bieniasz nieatakowany oddaje piłkę Jaroszowi. No i starają się budować swoją akcję Hutnicy od stoperów. Dobrze ustawiony Damian Buras. Piłka dociera właśnie do piłkarza z numerem 14. Cały czas Buras. Teraz dopiero oddaje piłkę Gamrotowi, ale już z powrotem Damian Buras. Ładne dogranie tej piłki. No i prosto w rękach Łukasza Szymskiego wylądowała futbolówka po tej główce Krzysztofa Świątka. Tak mi się wydaje, że to Świątek teraz oddawał strzał głową. Sebastian Jagła, no już podobno lepiej spisuje się niż w tym pierwszym meczu pomiędzy Hutnikiem a niż w tym pierwszym spotkaniu pomiędzy Hutnikiem a Orłem Piaski Wielkie. Myślę, że część Państwa pamięta, że no nie był to najlepszy mecz w wykonaniu Sebastiana Jagły. No mówię podobno dlatego, że to jest dopiero drugi mecz, który oglądam w tej rundzie wiosennej w wykonaniu Hutnika Nowa Huta. No ale tutaj pytałem się osób, które no oglądają wszystkie mecze Hutnika, no i mówią, że faktycznie teraz już jest bardzo pewnym punktem defensywy hutniczego zespołu. No takie pierwsze koty za płoty, tak to można powiedzieć, a tymczasem mieliśmy drugą żółtą kartkę dla zawodnika z Zieleńczanki. Wydaje się, że to był Rafał Słota. Kapitalne dogranie z rzutu wolnego prosto na głowę Mariusza Bieniasa, no ale ten w wymarzonej sytuacji przeniósł piłkę nad poprzeczką. Wydaje mi się, że Rafał Słota z numerem 11 ukarany żółtym kartonikiem, a więc w żółtych kartkach na razie 2-0 dla gości, bo wcześniej żółtym kartonikiem ukarany Adrian Pogan. Teraz ładny Gamrot wypatrzył Michała Nawrota z lewej strony. Nawrot, naprzeciwko niego Jacek Bulak. Nawrot odegrał piłkę do Damiana Lubery. Lubera wychodzi z pola karnego, ale jeszcze tutaj pokazał się Damian Buras. Buras dośrodkowanie, no ale dobrze ustawiony Michał Cieszyński blokuje tą piłkę i będą mieli trzeci rzut rożny w tym spotkaniu Hutnicy. Wydawało się, że tutaj zastanie nas dzisiaj deszcz, a tymczasem wyszło ładne słońce w Krakowie, no i na pewno to też powoduje, że lepiej raz, że się ogląda to spotkanie, a dwa, że na pewno brak deszczu powoduje
że mniej przypadkowości tutaj mamy dzisiaj na boisku w wykonaniu obu zespołów. Sebastian Kusak krótko do Mateusza Gamrota. Właśnie Gamrot to piłkarz, który często bierze na siebie ten ciężar rozegrania piłki do Lubery, ale Lubera musiał wycofać piłkę. Z powrotem jest Gamrot do Gui, Guja do Gamrota. Gamrot za mocno w kierunku Michała Nawrota. Tutaj ma małe pretensje Bartosz Jagła, który dobrze wychodził z lewej strony, że ta piłka nie była podawana właśnie do niego. No ale tutaj będzie można coś w tej kwestii naprawić dopiero za jakiś czas, gdy będą mieli kolejną okazję Hutnicy. Jest Mateusz Gamrot, ładnie do Damiana Lubery. Lubera schodzi do środka, jest tutaj Michał Guja, przerzuca ciężar gry na prawą stronę. Sebastian Jagła do Krzysztofa Świątka, Świątek w pole karne do Lubery, jest gol na 2-1. Świetnie wyglądała ta akcja Hutnika, kapitalnie odnalazł się w polu karnym Damian Lubera i on wyprowadza pewnym strzałem głową Hutnika na prowadzenie 2-1, no ale wielką robotę zrobił przy tym golu Krzysztof Świątek, kapitalne dogranie, no idealne na głowę Lubery i jemu pozostało już tylko dopełnienie formalności i Hutnicy, no można powiedzieć, że robią to, co zrobić powinni w tym meczu, a więc na razie wychodzą na prowadzenie do tego, aby zwyciężyć. Jeszcze daleka droga, no bo przecież cała druga część meczu przed nami, jeszcze kilka minut tej pierwszej odsłony, no ale widać, że już troszkę spuścili z tonu piłkarze Zieleńczanki, chyba też troszkę, tak mi się wydaje, to prowadzenie Zieleńczanki podrażniło Hutników, no i zdali sobie sprawę z tego, że wcale tak łatwo te punkty dzisiaj być nie musi, no i zaczęli grać bardziej na serio, bo zaczynają zdecydowanie przeważać na boisku. Kolejna okazja i proszę bardzo, jaka ma komedia pomyłek, bilardowe zagranie, jeszcze strzelał Bartosz Jagła, ale strzał zawodnika z numerem 24 zablokowany, no i przed nami czwarty rzut rożny w tym spotkaniu dla piłkarzy Andrzeja Paszkiewicza. A przed nami jeszcze około 10 minut gry w pierwszej części spotkania, bo 36 minuta meczu właśnie w tym momencie się rozpoczęła. Hutnik prowadzi 2-1 po golach Damiana Burasa i Damiana Lubery. Na razie jedynego gola dla gości zdobył Adrian Pogan. Jest Tomasz Kawa, za daleko sobie wypuścił piłkę. Dobrze Bartosz Jagła. Cały czas jednak Hutnicy, Lubera przy piłce. Pokazuje mu się Świątek, ale pogubił się w tym dryblingu. Piłkarz numerem 8. Jeszcze później, zdaniem sędziego, faulowany był Artur Katarzyński właśnie przez Luberę. I od rzutu wolnego rozpoczynają piłkarze gości. Gładysz do Tomasza Kawy. Jest Kawa na lewą stronę, piłka. Starają się teraz atakiem pozycyjnym zagrozić bramce Kusaka goście. To jest Mateusz Kubiak. Kubiak już w polu karnym, dogranie piłki. I Mariusz Bienias blokuje to dośrodkowanie. Będą mieli drugi rzut rożny piłkarze grający w zielonych koszulkach. Etatowym wykonawcą rzutów rożnych w Zieleńczance jest Tomasz Kawa, no i nie inaczej. Po raz kolejny Tomasz Kawa wznawia piłkę z narożnika boiska. Nie wiem, czy raz faulowany nie był Mateusz Gamrot. Tak jest, zdaniem sędziego Piotr Gładysz przekroczył przepisy. Od rzutu wolnego rozpoczynają Hutnicy już szybko. Michał Nawrot, gdyby się bardziej rozpędził, mógłby tutaj zrobić coś ciekawszego. Jest Damian Buras, ale to dogranie do Burasa, no niedokładne. Troszkę za bardzo do środka ta piłka była podawana przez Michała Nawrota i uprzedzony przez Jacka Bulaka Damian Buras. Od autu rozpoczęli Hutnicy, dojdzie do piłki Lubera, no ale ten strzał zza pleców Adriana Sadowskiego za lekki, spokojnie wyłapuje piłkę Łukasz Szymski. Dobra interwencja Szymskiego, a później fatalny wykop i od autu rozpoczynają zawodnicy grający w koszulkach niebieskich. Przytomnie Gamrot chciał dogrywać
nie, przepraszam, to był Krzysztof Świątek, który się odgrywać do Michała Nawrota, ale piłka dobrze przecięta przez Jacka Bulaka dwukrotnie, bo przed chwileczką do Nawrota chciał podawać Damian Buras, ale Hutnicy nie odpuszczają cały czas, to oni są w posiadaniu piłki. Teraz Kawa przyjmuje futbolówkę, no widzą Państwo, że dużo tych przejęć, teraz dopiero będzie dobra okazja, jest szansa do kontry dla Zieleńczanki, cały czas Kawa przechodzi na lewą stronę Pogan, no chyba mógł zagrywać Kawa na prawą stronę do Adriana Pogana. Oj, teraz bardzo brutalny faul Michała Żywczaka na Krzysztofie Świątku. Nie wiem, czy nie powinniśmy obejrzeć trzeciej żółtej kartki w tym spotkaniu dla piłkarza Zieleńczanki. Tutaj trzyma się za prawą nogę Krzysztof Świątek. No i chyba tak jest. Radosław Wilk wyciąga żółty kartonik, a więc trzecią żółtą kartkę zobaczy piłkarz Zieleńczanki. Tutaj jeszcze jakieś dyskusje. Skupili się wokół sędziego piłkarze Zieleńczanki, no ale takie miałem wrażenie przez moment, jakby tutaj bronili się przed czerwoną kartką, ale było widać, że w ręce Radosław Wilk trzyma. Oj, a proszę bardzo, to jest czerwony kartonik jednak, faktycznie. Nie wiem, czy to była druga żółta kartka. No poczekajmy, kto zejdzie z boiska. Być może tak jest. Już teraz wszystko jest jasne dla mnie. Tak jak wcześniej mówiłem, że wydawało mi się, że tą żółtą kartkę obejrzał Rafał Słota w tej poprzedniej akcji, a to nie było prawdą. Tą żółtą kartkę miał Michał Żywczak z numerem 16. No i to jest drugi żółty kartonik. No i Żywczak musi opuścić boisko, więc to nie Rafał Słota kilka minut wcześniej obejrzał żółty kartonik, a właśnie Żywczak. Teraz druga żółta kartka, no i oczywiście w konsekwencji czerwona. No i trudne zadanie teraz przed piłkarzami Zieleńczanki. Nie dość, że przegrywają, no to jeszcze będą musieli sobie radzić w dziesiątkę przeciwko rozpędzającemu się Hutnikowi. Rzut wolny dla gospodarzy. Mocno bita piłka i zdecydowanie za mocno wylądowała piłka w rękach Łukasza Szymskiego. Jest Kawa, oj, ależ to dogranie niedokładne. No gdyby troszkę lżej tą piłkę zagrywał Kawa do Adriana Pogana, no to być może Pogan miałby dobrą okazję, aby po raz drugi pokonać Sebastiana Kusaka w tym meczu, a tak spokojnie interweniował Kusak. Jacek Bulak w pojedynku z Michałem Nawrotem. Nawrot przejmuje piłkę do tyłu do Bartłomieja Jagły. Jagła do Gui. Strzał Gui zablokowany. Jeszcze jest Damian Buras. Niepewna interwencja Szymskiego. No ale potem naprawił swój błąd Łukasz Szymski i zanotował dobrą interwencję. Przed nami jeszcze mniej więcej 3 minuty spotkania, 3 minuty gry w pierwszej części spotkania. 42 minuta właśnie się rozpoczęła. 2-1 prowadzą Hutnicy po golach Damiana Lubery oraz Damiana Burasa. Przypomnijmy jeszcze, że gola dla Zieleńczanki zdobył Adrian Pogan. No i druga rzecz też istotna, że Zieleńczanka gra w dziesiątkę od 2 minut po drugiej żółtej kartce dla Michała Żywczaka. W konsekwencji Żywczak musiał zejść z boiska. Proszę Państwa, mamy do Państwa ogromny biznes, tak mówiąc kolokwialnie. No, jeżeli chcecie, aby w tej przestrzeni internetowej dalej funkcjonowało coś takiego jak Małopolska TV, która stara się tutaj pokazywać jak tylko może, jak tylko czas na to pozwala nam, no i generalnie inne obowiązki, mecze, między innymi Hutnika właśnie, bo zdaję sobie sprawę, że dzisiaj duże grono właśnie kibiców tego zespołu przed monitorami ogląda mecz, no to bardzo prosimy, abyście kliknęli jak jeden mąż raz i tylko raz w reklamę nad lub pod okienkiem z transmisją. No to są ogromnie istotne środki
które docierają do naszego serwisu i pozwalają nam na dalszą egzystencję, na opłacenie serwerów, no i też na takie małe odkładanie na rozwój serwisu. Zatem gdy tylko zakończy się pierwsza część spotkania, bardzo prosimy, aby każdy z Was kliknął raz i tylko raz w reklamę nad lub pod okienkiem z transmisją. No, tak jak powiedziałem, Was to nic nie kosztuje. Dla nas to są ogromnie ważne środki, które pozwalają nam na dalszą egzystencję. Zatem z góry wszystkim tym, którzy tak uczynią, wielkie Bóg zapłać. Krzysztof Świątek zza linii bocznej. Jest Mateusz Gamrot tutaj na środku. Chyba mógł się pokusić o strzał Gamrot, ale nie czyni tego. Teraz jeszcze raz Mateusz Gamrot do Damiana Burasa. Buras do Nawrota. Nawrot strzela i pewna interwencja Łukasza Szymskiego. To była niewygodna piłka na pewno dla bramkarza Zieleńczanki. Odbiła się tuż przed właściwie tą interwencją piłka przed Łukaszem Szymskim, ale mimo wszystko zdał sobie radę w tej sytuacji Szymski. Jest Mateusz Gamrot na środek do Damiana Lubery. Lubera na prawą stronę, nie, przepraszam, Lubera daje piłkę Gamrotowi i później Gamrot na prawą stronę do Świątka. Jeszcze raz szansa dla Hutnika, Damian Buras, taka świeca z tego wyszła i pewna interwencja Łukasza Szymskiego. Te wznowienia gry przez Łukasza Szymskiego bardzo niedokładne dzisiaj, już to jest któryś raz taka sytuacja, że pewnie interweniuje Szymski, a później psuje to wszystko jakimś niedokładnym wykopem i piłka ląduje na aucie, tak jak w tej sytuacji. Mateusz Gamrot krótko do Jarosza, Jarosz na lewą stronę, Bartosz Jagła. Tutaj ma taki mały tunel Jagłan, ale nie zdecydował się na jakąś indywidualną akcję. To było podanie do Świątka, ale niezbyt dokładne. Teraz falowany Mateusz Gamrot przez Artura Katarzyńskiego. Nie wiem, czy Radosław Wilk ukaże indywidualnie piłkarza z Zielonek, ale nie. Nie ma żółtej kartki dla Artura Katarzyńskiego. Jest to sygnalizacja sędziego, że jeszcze minuta pozostała do zakończenia pierwszej części meczu. Właśnie tyle Radosław Wilk doliczył do pierwszych 45 minut. Michał Nawrot, no i ależ miał wybitną okazję teraz zawodnik Hutnika. Świetnie odnalazł się w polu karnym. To był chyba Sebastian Jagła. Nie, Mariusz Beniaz, przepraszam bardzo. No ale widzą Państwo, że w dogodnej sytuacji przeniósł piłkę nad poprzeczką. No widząc, że nie za bardzo wychodzą dzisiaj te wykopy Łukaszowi Szymskiemu, teraz grę wznowił Adrian Sadowski, no ale chyba mógł to uczynić bramkarz, bo to krótki wykop. Teraz zdaniem sędziego faulowany był Tomasz Kawa przez Bartosza Jagło i z rzutu wolnego rozpoczną piłkarze w zielonych koszulkach. Tomasz Kawa, daleki wykop w kierunku Adriana Pogana. Jeszcze cały czas Zieleńczanka przy piłce, ale tutaj dobry powrót Mateusza Gamrota. To może być ostatnia okazja w tej pierwszej części meczu. Nie było tej okazji, bo sędzia zakończył pierwsze 45 minut, zakończył pierwszą połowę. Kończy się ona wynikiem 2-1 dla gospodarzy. Najpierw gości na prowadzeniu prowadził Adrian Pogan, później wyrównał Damian Buras, a na prowadzenie Hutników wyprowadził Damian Lubera. Przypomnijmy, że drugą część spotkania goście rozpoczną w dziesiątkę, bo w okolicach 40 minuty drugi żółty kartonik obejrzał Michał Żywczak, no i będą musieli grać w 10 piłkarze z Zielonek. No i witamy Państwa ponownie. Przed nami druga część spotkania pomiędzy Hutnikiem Nowa Huta a Zieleńczanką. Zielonki po pierwszych 45 minutach prowadzą gospodarze 2-1. Mówiłem w trakcie pierwszej części meczu, że no nie do końca byłem przekonany, kto jest strzelcem, komu zostanie zapisany gol numer 1 dla Hutnika. Wydawało mi się, że tym strzelcem jest Damian Buras, a tymczasem no według tej powszechnej opinii osób zgromadzonej na obiekcie Grębołowianki Kraków, na którym rozgrywane są dzisiejsze mecz. Tego pierwszego gola również zdobył Damian Lubera również, no bo właśnie Lubera to piłkarz, który wyprowadził w tym meczu Hutnika na prowadzenie, a więc obie bramki w tym spotkaniu dla Hutnika autorstwa Damiana Lubery. Tego jedynego gola na razie dla gości zdobył Adrian Pogan. No ważna informacja również taka, że Zieleńczanka od mniej więcej 40 minuty gra w dziesiątkę, w konsekwencji dwóch żółtych kartek dla Michała Żywczaka.
No, być może część z Państwa nie oglądała pierwszej części meczu, być może oglądała nie całą. No, trzeba powiedzieć to, że przez mniej więcej 20 minut tej pierwszej części meczu Zieleńczanka była stroną dominującą, no i tą swoją dominację udokumentowała zdobyciem bramki, która dała im w pewnym momencie prowadzenie w tym meczu, no ale później wszystko wróciło do normy, no bo przecież lider gra z zespołem ostatnim, a więc tutaj każdy inny rezultat niż zwycięstwo Hutnika byłby wielką, wielką niespodzianką, no i stąd to moje określenie, że prowadzenie Hutnika jest pewną normą w tym meczu. Teraz Michał Guja, no ale spokojnie interweniuje Łukasz Szymski, nie mógł mieć kłopotów z tym strzałem golkiper Zieleńczanki, Zielonki. No ciekawe, jaką taktykę zastosują na tą drugą połowę. Szczególnie piłkarze z Zielonek no, muszą gonić rezultat, a jest to o tyle utrudnione, że mają o jednego piłkarza mniej na boisku. No ciekawe, jak tutaj swoich piłkarzy poinstruował w szatni trener Krzysztof Szumiec, no bo na pewno będą chcieli jednak jakieś punkty tutaj dzisiaj zdobyć. Teraz zdaniem sędziego faulowany był Damian Buras przez Rafała Słotę. I od rzutu wolnego rozpoczynają Hutnicy już szybko. Krzysztof Świątek w polu karnym. Świątek strzał. Pewna interwencja Krzysztofa Szymskiego. No za łatwo tam wszedł w to pole karne na pewno Krzysztof Świątek. No ale na jego drodze, na drodze piłki do bramki stanął Łukasz Szymski, przepraszam, który dzisiaj jest jedną z jaśniejszych postaci na pewno w zespole z Zielonek. Przy tych dwóch straconych bramkach no, nie mógł zbyt wiele zrobić golkiper Zieleńczanki, Zielonki. Drugą część spotkania oba zespoły rozpoczęły bez Roszad, a więc w takich samych składach, w jakich rozpoczęły to spotkanie, grają oba zespoły, więc jeszcze tylko przypomnę, w bramce Hutnika Sebastian Kusak, następnie numer 21 to Sebastian Jagła, Mariusz Bieniasz, ale zaraz dokończymy, bo szansa bardzo dobra dla Hutników. Buras świetnie dogrywał do Michała Nawrota, no ten jednak nie przyjął dobrze piłki, no i z tej akcji dla Hutnika nic nie wyszło. Mówię, Mariusz Bieniasz, dalej Radosław Jarosz, Bartosz Jagła, Mateusz Gamrot, Damian Buras, Michał Guja, Krzysztof Świątek, Damian Lubera oraz Michał Nawrot. Jeżeli chodzi o zespół z Zielonek, no to w bramce Łukasz Szymski, następnie Jacek Bulak, Michał Cieszyński, Adrian Sadowski, Piotr Gładysz, Artur Katarzyński, Rafał Słota, Adrian Pogan, Tomasz Kawa i Mateusz Kubiak. Aut dla Hutników na wysokości pola karnego Sebastiana Kusaka. Piłka do Mateusza Gamrota. Krótko Gamrot do swojego kolegi. Potem piłka wzdłuż linii bocznej. No ale nie dotarła piłka do Michała Nawrota. Kolejny aut dla gospodarzy w pierwszej części spotkania. Słońce nad stadionem, nad boiskiem Gręba Owianki. Teraz słońce już zasunięte za chmurami. Wzmógł się taki porywisty wiatr, no oby on tylko nie wpłynął na ten pojedynek, no oby tylko nie spowodował jakieś tam właśnie porywiste podmuchy wiatru, przypadkowości w poczynaniach jednych bądź drugich piłkarzy, no bo liczymy na to, że ten mecz wygra ten zespół, nie który będzie miał szczęście, a ten, który po prostu będzie lepszy. No jak na razie lepszy jest Hutnik, prowadzi 2-1, no ale Zieleńczanka na początku tego spotkania pokazała, że naprawdę trzeba tutaj podejść z pełną koncentracją do tego rywala, bo potrafią grać w piłkę nożną piłkarze w zielonych koszulkach. Teraz falowany Kubiak przez Burasa. Od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze Zieleńczanki. Jest Rafał Słota, ale krótko do Sadowskiego. Obok Sadowskiego Damian Lubera. Lubera nie przyjął piłki. Ta powędrowała do Słoty. Słota do tyłu do Michała Cieszyńskiego. No i na razie Zieleńczanka buduje swoją akcję od własnej połowy. Cały czas Michał Cieszyński, piłka na prawą stronę. To może być dobra okazja dla gości, ale za mocno, to dośrodkowanie za mocne. Był tutaj co prawda Artur Katarzyński, no ale tak jak powiedziałem, zbyt mocno podawał piłkę zawodnik Zieleńczanki z prawej strony. No i ta wylądowała na aucie po drugiej stronie boiska. Już wznowili grę Hutnicy. Michał Guja do Mateusza Gamrota. Gamrota często cofa się pod własne pole karne.
karne po to, aby rozegrać piłkę. Tak mieliśmy w tej sytuacji przed chwilą. Gamrot na lewą stronę złapał piłkę Michał Nawrot. Czy będzie rzut rożny kolejny w tym spotkaniu dla Hutników? Nie. W ostatniej chwili uratował tę sytuację Jacek Bulak, ale nie wiem, czy tam czegoś sobie nie naciągnął Jacek Bulak przy tym sięgnięciu piłki, bo leży na murawie piłkarz z numerem 6. O, teraz rzadka sytuacja. Pani z jakimś tam sprzętem medycznym, takiej pierwszej pomocy dla piłkarza, biegnie w kierunku Jacka Bulaka, który chyba już powolutku o własnych siłach podnosi się, a jednak nie, tylko po prostu gdzieś tam za linię końcową Jacek Bulak przesunął się tak, aby można było spokojnie udzielić pomocy medycznej. Nawrot w pole karne, i tam mało braku, a Lubera sięgnął by tej piłki, i mógł po raz trzeci wpisać się na listę strzelców w tym spotkaniu, ale jednak zabrakło kilku centymetrów piłkarzowi z numerem 8 w zespole z Nowej Huty. Teraz ładnie przejął piłkę Michał Guja, za krótko, za słabo do Nawrota, troszkę ta akcja straciła na tempie. Nawrot, strzał sprzed pola karnego, prosto do Łukasza Szymskiego. Ten strzał nie był zbyt dobry w wykonaniu Michała Nawrota, ale na pewno warto oddawać się strzały z dystansu. Boisko nie należy do najrówniejszych, oczywiście utrzymane w niezłym stanie, jak na czwartą ligę, ale jednak tutaj są pewne grudki, pewne wzniesienia, zawsze to może zmylić bramkarza. W tej sytuacji jednak tak nie było. Teraz ni to dośrodkowanie, ni to strzał, ale pewnie wyłapał piłkę Sebastian Kusak. Już piłkarze z Zielonek w dziesiątkę, bo Jacek Bulak powrócił na Morawę. Świątek, nie wiem, co teraz chciał zrobić Krzysztof Świątek. Niedobrze zagrał tą piłkę, przyjął futbolówkę Cieszyński. Cieszyński już szybko do Słoty, Słota z lewej strony, obok niego jest Kubiak. Teraz nabił tylko Słota Mateusza Gamrota, tak aby mogli wznawiać grę z autu piłkarze z Zielonek. Jest cały czas Rafał Słota z lewej strony, obok niego teraz Krzysztof Świątek, Słota do Katarzyńskiego. Katarzyński traci piłkę na rzecz Michała Guji, Guja do Świątka, Świątek do Gamrota, a ten spokojnie do tyłu, do Sebastiana Jagły. Jest Mateusz Gamrot, krótko do Burasa. Buras na lewą stronę do Radosława Jarosza. Póki co w dalszym ciągu nie oglądaliśmy zmian. Oba zespoły, tak jak rozpoczęły to spotkanie, tak dalej je kontynuują, a za nami 9 minut gry w drugiej części spotkania. W dalszym ciągu Hutnicy prowadzą 2-1. Z prawej strony Tomasz Kawa, jeden z aktywniejszych piłkarzy, bez wątpienia Zieleńczanki, Zielonki. To on asystował przy golu Adriana Pogana. Ważne ogniwo drużyny prowadzone przez Krzysztofa Szumca, ale też w dziesiątkę atakuje się na pewno trudniej. Teraz przepychał się wspomniany przeze mnie Tomasz Kawa w polu karnym z Mateuszem Gamrotem. Zdaniem sędziego liniowego, który tam był najbliżej ustawiony, faulował, przekroczył przepisy Tomasz Kawa. Zasugerował się tą sygnalizacją liniowego pan Radosław Wilk i odgwizdał faul dla Hutnika. Już Hutnicy rozpoczęli grę. Na razie spokojnie budują akcję. To jest Michał Guja. Guja do Damiana Lubery. Lubera teraz cofnięty, cofnął się, żeby rozegrać tą piłkę, ale już z powrotem na swoją nominalną pozycję, więc napastnika wędruje Damian Lubera. Jest Mateusz Gamrot, za daleko sobie wypuścił piłkę, ale jeszcze będą cały czas mieli swoją okazję Hutnicy. Bienias przy tej próbie podania na lewą stronę do Nawrota przewrócił się, ta piłka nie dotarła do Nawrota, ale jeszcze cały czas Hutnik. Teraz to dogranie w wykonaniu Bartosza Jagły, bardzo, bardzo niedokładne, a mogło coś z tego być pozytywnego dla Hutnika. Teraz ustawiony bardzo blisko tej sytuacji sędzia Radosław Wilk odgwizdał przewinienie Sebastiana Jagły. Ja, tak jak i Sebastian Jagła, jestem nieco innego zdania. Moim zdaniem tutaj był atak na piłkę. Nie było mowy o rzucie wolnym, ale liczy się to, co
postanowi sędzia tego spotkania, a nie to, co wydaje się piłkarzom, czy też osobie, która stara się komentować dla Państwa ten dzisiejszy mecz. Oj, teraz Gamrot, no jak teraz, wcześniej nie było faulu, tak teraz moim zdaniem był faul, który popełnił Mateusz Gamrot, no ale zostawmy to już, bo jest cały czas Hutnik, Lubera na lewą stronę do Michała Nawrota, Nawrot miękko do Świątka, piłka w bramce, ale wcześniej uniesiona chorągiewka sędziego liniowego. Nie ma trzeciej bramki dla Hutnika, bo Krzysztof Świątek znajdował się na pozycji swalonej i to była dobra decyzja teraz sędziego liniowego. Adrian Pogan. No nie wiem, czy teraz Państwo zwrócili na to uwagę, ale mówiłem wcześniej, że Murawa nie należy do najrówniejszych. No i właśnie mieliśmy taką sytuację, że troszkę podskoczyła ta piłka, gdy starał się do niej dobiec Adrian Pogan. Pogan pognał dalej do przodu. Piłka troszkę zatraciła tempo, no i nic z tej akcji dla Zieleńczanki nie wyszło. Gamrot na środek do Damiana Lubery. Lubera ładne dogranie do Nawrota, no ale też świetnie znalazł się Adrian Sadowski, który uniemożliwił Nawrotowi oddanie strzału. Spokojna interwencja Łukasza Szymskiego. No jak na razie oczywiście Hutnik ma przewagę, ale nie jest to jakaś przewaga miażdżąca. Nie widać się specjalnie, żeby rywal grał w 10. No ale z biegiem meczu, z biegiem czasu oczywiście tych sił będzie ubywało piłkarzom Zieleńczanki, no i na pewno będzie łatwiej atakować i rozgrywać piłkę zawodnikom Hutnika. Teraz Jagła, Sebastian Jagła, bo przecież Jagłów jest dwóch w zespole Hutnika, faulował Kubiaka od rzutu wolnego, rozpoczną piłkarze Zieleńczanki. No wydaje się, że właśnie w sytuacji, gdy gra się o jednego piłkarza mniej, te stałe fragmenty gry mogą być decydujące, to mogą być dobre okazje na to, aby starać się wyrównać, no ale ten rzut wolny w wykonaniu Adriana Sadowskiego bardzo, bardzo niedokładny. Oj, teraz tutaj powinniśmy obejrzeć chyba żółtą kartkę dla Piotra Gładysza, bo to był faul taktyczny. Tutaj gdyby Gamrotowi udało się minąć Gładysza, no to naprawdę doskonałą sytuację mogliby sobie stworzyć Hutnicy, no ale tym razem pobłażliwy był Radosław Wilk wobec piłkarza Zieleńczanki. No ciekawe to zrobili teraz Hutnicy. Najpierw Jagła do Burasa. Buras przepuścił piłkę do Michała Guji. Guja też jeszcze nie chciał dawać strzału, chciał podawać. To wszystko skończyło się wyjściem piłki za linię końcową. Jest Piotr Gładysz do tyłu, do Adriana Sadowskiego. Sadowski do przodu, ale tutaj nie ma żadnego z piłkarzy w zielonych koszulkach. Jest tylko Sebastian Kusak, który pewnie wyłapuje tą piłkę do rąk. Już szybko wznawia grę swojego zespołu na lewą stronę. Jest tutaj Mateusz Gamrot. Gamrot do Damiana Lubery. Z powrotem ta piłka cały czas przegrywana przez Mateusza Gamrota. Teraz dopiero będzie szansa na zawiązanie jakiejś akcji ofensywnej, ale nie, bo niedokładne podanie Damiana Burasa, ale też i dobry powrót Sebastiana Jagły, który uprzedził Adriana Pogana. Piłka pod nogami Mariusza Beniasa. Pojedynek dwóch trójek, ale nie chciał dawać się w pojedynek. Mariusz Benias z Adrianem Poganem zagrał piłkę do tyłu, do Sebastiana Kusaka. No i to była bardzo dobra decyzja w wykonaniu prawego obrońcy Hutnika, Nowa Huta. Za mocne podanie do Świątka. Dobre wyjście na 17 metr Łukasza Szymskiego. Pewnie wyłapał tą piłkę golkiper Zieleńczanki Zielonki. Jeszcze 30 minut tego spotkania przed nami, plus to, co doliczy oczywiście sędzia Radosław Wilk, no ale jak na razie w tym pierwszym kwadransie drugiej połowy zbyt wielu przerw nie mieliśmy, a więc myślę, że na tym zegarku, który dolicza czas, tych minut niezbyt wiele. Na tym zegarku oczywiście Radosława Wilka widzę, że do zmiany szykuje się pierwszy piłkarz. Będziemy chyba mieli zmianę w zespole z Zielonek. Tutaj już przy linii bocznej stoi z numerem 4 Kamil Kaszmarczyk. Tak jest,
Chyba tak, tak jest. Będzie zmiana, ale też będzie zmiana i w Hutniku. Daniel Zimny ustawiony przy linii bocznej, więc wejdzie na boisko i jeden piłkarz Zieleńczanki i też jeden zawodnik Hutnika, Nowa Huta. A więc pojawił się na boisku Kaczmarczyk, boisko opuścił Rafał Słota z numerem 11, natomiast zmiana w Hutniku, na boisku pojawi się Daniel Zimny z numerem 5. Natomiast w Hutniku zawodnikiem, który strzał z murawy, jest z numerem 24 Bartosz Jagła. Jest Kubiak do Katarzyńskiego. Katarzyński strzela lewą nogą, ale daleko obok słupka bramki Sebastiana Kusaka. Teraz komenda od Andrzeja Paszkiewicza w kierunku swoich piłkarzy. 5 minut bardzo intensywnie. No cóż, zobaczymy, jak będzie wyglądało teraz te 5 minut w wykonaniu Hutników. Jest Michał Guja. Oczywiście to mogą być jakieś komendy, które mogą być nie do końca zrozumiałe dla kogoś, kto nie jest w drużynie. Być może intensywnie tak naprawdę oznacza coś zupełnie innego w tym języku, który panuje w zespole z Nowej Huty. No oczywiście mają pewne komendy, pewne hasła, które mają być niezrozumiałe dla rywali. No ciekawe, co to oznacza intensywnie, a być może po prostu wcale za tym nie kryje się nic wielkiego, tylko faktycznie mają jakoś intensywniej zagrać przez te 5 minut teraz piłkarze z Nowej Huty. Przecieczką strzału na bramkę w wykonaniu Damiana Burasa, no ale piłka minęła daleko bramkę Zieleńczanki Zielonki. Z piątki Adrian Sadowski przegrał piłkę głową Kubiak w kierunku Pogana, no ale Pogan do tej piłki nie doszedł. Jest Damian Lubera, ale teraz falowany był przez Michała Guję, piłkarz Zieleńczanki. Sędzia zastosował przywilej korzyści, rozpędza się Michał Cieszyński, obok niego Krzysztof Świątek, no i Cieszyński dał sobie odebrać piłkę przez Damiana Burasa. Jeszcze Cieszyński nie odpuszcza Burasowi, no ale Hutnicy będą mieli okazję. Jest Świątek z prawej strony, ale tutaj dobrze powstrzymał tą akcję Kaczmarczyk, ten, który przed paroma minutami pojawił się na murawie. Jeszcze Świątek do środkowania, ale prosto na klatkę piersiową Adriana Sadowskiego, ale Sadowski bardzo niedokładnie, piłka do Sebastiana Jagły, ten uderzył lewą nogą bardzo mocno, ale ten strzał bardzo, bardzo niedokładny. Nie wiem, co tutaj teraz chciał od Adriana Sadowskiego sędzia główny tego spotkania. No powiem Państwu tak, że Adrian Sadowski tutaj użył przekleństwa przed chwileczką w kierunku swoich kolegów, ale takiego, które miało na celu ich zmobilizowanie. Nie wiem, czy być może tutaj takiego słownictwa nie akceptuje sędzia Radosław Wilk. No zdarzają się tacy sędziowie, którzy właśnie również zwracają na to uwagę, aby piłkarze nie używali przekleństw. No nie wiem, takie moje rozmyślanie nad tym, być może nie do końca nawet i potrzebne. Za nami 19 minut gry w drugiej części spotkania. Póki co wynik się nie zmienia, więc w dalszym ciągu Hutnicy prowadzą 2-1 z Zieleńczanką Zielonki. Dwie bramki Damiana Lubery dla Hutnika, jedna Adriana Pogana dla gości dzisiejszego spotkania. Teraz doszedł do piłki Krzysztof Świątek. Cały czas Świątek z lewej strony do Burasa. Buras i jest trzecia bramka. Tutaj dużo była część odsłonięta bramki Zieleńczanki, no i tam właśnie celował Damian Buras. Świetny strzał, nie do obrony dla
bramkarza Zieleńczanki, Zielonki. No i tak jak na początku pomyliłem się, mówiąc, że tego pierwszego gola dla Hutnika zdobył Damian Buras, tak teraz jestem już pewien, że właśnie Buras podwyższa prowadzenie swojego zespołu. No i Hutnicy zdobywają bardzo ważną bramkę, która na pewno wniesie troszkę spokoju w grę drużyny z Nowej Huty. Hutnicy prowadzą 3-1 z Zieleńczanką Zielonki na mniej więcej 25 minut przed zakończeniem spotkania 24. kolejki Małopolskiej 4. Ligi. Ale uwaga, teraz w odpowiedzi goście. Katarzyński jak łatwością mija rywali, no ale już zabrakło pary do tego strzału. Przeniósł piłkę bardzo wysoko nad poprzeczką bramki Sebastiana Kusaka. Oczywiście dzisiaj na Małopolska trwał skrót spotkania z najciekawszymi sytuacjami oraz oczywiście z bramkami, ale też będzie i pełna retransmisja meczu, ale to dopiero jutro rano na Małopolska TV. Jeżeli ktoś nie mógł oglądać, bądź też komuś tak strasznie podoba się to spotkanie, że chciałby obejrzeć je jeszcze raz, no to od jutra będzie miał taką możliwość już na wieki wieków, dopóki będzie istniał serwis YouTube, bo właśnie na tym serwisie przecież zamieszczamy swoje filmy. Będzie kolejny, chyba trzeci, o ile dobrze liczę, rzut rożny w tym spotkaniu dla piłkarzy z Zielonek. Zobaczymy, czy będą w stanie jakąś pozytywną dla siebie akcję ofensywną zawiązać pod bramką Sebastiana Kusaka, no, ale nic z tych rzeczy, bo spokojnie główkuje piłkarz Hutnika. Mi wychodzą z kontratakiem gospodarze. Jest Damian Buras z prawej strony. Teraz widać, że brakuje tutaj jednego piłkarza w zespole z Zielonek, ależ kapitalnie dogrywał tą piłkę Damian Buras do Demena Lubera, ale cały czas Hutnicy nawrot i pewna interwencja Szymskiego. Za kilka chwil będziemy mieli podwójną zmianę w Hutniku. Już przy linii bocznej stoją Michał Zdziński oraz z numerem 11 Mateusz Lampart. Również będzie kolejna zmiana w Zieleńczance. Przy linii bocznej z numerem 18 Piotr Mitka. No i zaraz przekonamy się, kogo zmienią ci piłkarze, którzy tutaj ostatnie czynią rozgrzewki przy linii bocznej. Według Mariusza Beniasa aut należał się gospodarzom. Radosław Wilk jest innego zdania. Będzie aut na wysokości pola karnego Hutnika dla Zieleńczanki, Zielonki, ale chyba najpierw będziemy mieli te wspomniane przeze mnie zmiany. Tak jak mówiłem, w Hutniku Mateusz Lampart oraz Michał Zdziński, a teraz do piłkarza Zieleńczanki dołącza kolejny piłkarz, a więc też podwójna zmiana w Zieleńczance. Już Państwu mówię, kto schodzi z boiska w zespole Hutnika. Są to Damian Buras oraz Michał Guja, więc Guja nie powiększy swojego dorobku bramkowego w dalszym ciągu. 10 bramek na koncie Michała Guji, natomiast w Zieleńczance boisko opuszcza z numerem 7 Artur Katarzyński i no właśnie, to jest dobre pytanie, kim jest ten kolejny piłkarz w Zieleńczance, który boisko opuścił. Uwaga, może o tym zaraz, bo groźna okazja dla gości. Tomasz Kawa strzelał na bramkę, ale zablokowany ten strzał. W Zieleńczance na boisku pojawili się Piotr Mitka oraz Dariusz Mielec. Z boiska zszedł Artur Katarzyński oraz drugi piłkarz, którego no niestety jeszcze nie ustaliłem, kim jest. Oj, uwaga, tutaj Cieszyński przekładał sobie piłkę na lewą nogę, nic z tego nie wyszło, nie wyszedł cały. Oj, teraz chyba na spalonym piłkarz Zieleńczanki, tak jest, podniesiona chorągiewka sędziego liniowego i odrzutu wolnego rozpoczną Hutnicy. Staram się tutaj ogarnąć mniej więcej wzrokiem, który z piłkarzy Zieleńczanki opuścił murawę, oprócz Artura Katarzyńskiego. No i wydaje mi się, że tym piłkarzem jest z numerem 69 Mateusz Kubiak. Jestem niemalże pewien, że właśnie również Mateusza Kubiaka nie ma już na murawie. Tak jest, to Mateusz Kubiak z Arturem Katarzyńskim opuścili boisko po stronie zespołu Zielonek.
Dariusz Mielec na prawą stronę w kierunku Cieszyńskiego, ale zdecydowanie za mocno jeszcze Mielec, przepraszam, oczywiście Cieszyński, który tam do tej piłki doszedł, dał się ograć piłkarzowi z Nowej Huty i ruszają Hutnicy, którzy prowadzą 3-1 na około, no już rzut oka właśnie na stoper, na ile przed zakończeniem tego spotkania. No jeszcze około 20 minut pozostało do zakończenia tego meczu. A za chwileczkę Hutnik już dokona swojej ostatniej zmiany, bo z numerem 77 obok Andrzeja Paszkiewicza ustawił się Kamil Hul i wejdzie za chwileczkę na boisko. Teraz Zdziński zdołał dośrodkować, ale ta piłka nie dotarła do żadnego z piłkarza Hutnika. Mamy czwartą zmianę w zespole z Hutnika, chyba Mateusz Gamrot, bo tutaj ten Andrzej Paszkiewicz krzyczy mały, a więc właśnie takim przydomkiem jest nazywany Mateusz Gamrot. Tak jest, teraz Gamrot schodzi z murawy, no i w jego miejsce na boisku pojawi się Kamil Hul. Piłkarz, który w ostatnim meczu przeciwko Przeciszowi zdołał strzelić bramkę, jedną z sześciu. Zobaczymy, czy dzisiaj również Kamil Hul, który od tej rundy, od rundy wiosennej wzmocnił szeregi Hutnika, będzie w stanie i dzisiaj wpisać się na listę strzelców. Jest Mielec przy piłce. Cały czas Dariusz Mielec, teraz piłka do Kaczmarczyka, Kaczmarczyk do Mielca, ale troszkę za mocno. No gdyby odrobinę słabiej ta piłka była podawana do Dariusza Mielca, no to być może Zieleńczanka stanęłaby przed bardzo dobrą okazją na to, aby nieco zmniejszyć straty i jeszcze sprawić, że mielibyśmy te większe emocje w końcówce tego spotkania. A tak cały czas dwubramkowe prowadzenie Hutnika, prowadzenie oczywiście jak najbardziej zasłużone, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że Zieleńczanka całą drugą połowę i końcówkę pierwszej gra w dziesiątkę po tym, jak drugą żółtą kartkę zobaczył Michał Żywczak. Niedokładne zagranie, piłka wylądowała pod nogami Mariusza Bieniasa. Bieniasa do nawrota, nawrot na wolne pole na prawą stronę do Michała Zdzińskiego. Zdziński powinien już szybciej zagrywać z powrotem do nawrota, wybrał jednak nieco inaczej, schodzi do środka. Zdziński strzela obok prawego słupka, ale pochwalony teraz Michał Zdziński przez trenera Andrzeja Paszkiewicza. Podobało mu się to zagranie Zdzińskiego, no i miało prawo się podobać, bo dobra to była decyzja, dobra próba. Tutaj wydawało się, że ta piłka powędruje na prawą stronę do nawrota, jednak Zdziński zszedł na środek. Oddał strzał lewą nogą. Gdyby nieco więcej celności było w tym zagraniu, no to być może mielibyśmy czwartą bramkę dla Hutnika Nowa Huta. Adrian Sadowski z 5 metra, to on tutaj zastępuje Łukasza Szymskiego, przepraszam, któremu no dzisiaj nie wychodzą najlepiej te wykopy z 5 metra. Jest Krzysztof Świątek już w polu karnym. Świątek do Daniela Zimnego, który włączył się no, do tej akcji ofensywnej. No, ale Zimny nie oddał takiego strzału, jaki zapewne chciałby, aby ten strzał był. No i od bramki rozpoczął teraz bramkarz zespołu z Zielonek. Ruszył prawą stroną Tomasz Kawa, powstrzymany przez Kamila Hula. Cały czas Tomasz Kawa, wycofanie do tyłu, aż na własną połowę do Adriana Sadowskiego. Sadowski włączył się ofensywnie na lewą stronę do Mielca. Mielec zagrał piętą, ale tutaj no, nie ma żadnego z zawodników Zieleńczanki. Przy piłce są Hutnicy, ale tutaj bardzo dobrze Mielec popracował. Wymusił błąd na Sebastianie Jagle i oddał tu rozpoczną piłkarze Zieleńczanki Zielonki. Jest Kaczmarczyk, ładne zagranie piętą do Mielca. Mielec w pole karne, no ale tutaj nie ma zbyt wielu piłkarzy z Zieleńczanki. Tak naprawdę tylko jeden z zawodników w zielonej koszulce znajdował się w polu karnym. To był Adrian Pogan. No i nie było możliwości, aby no, tutaj wygrał ten pojedynek główkowy z czwórką piłkarzy Hutnika. Jest przy piłce Kamil Hul,
już przy tej piłce się nie znajduje. Zawodnik z numerem 77 oddał ją do tyłu, do Mariusza Bieniasa. Bienias niedokładnie, praktycznie na głowę Jacka Bulaka, który zgrał futbolówkę do rąk Łukasza Szymskiego. Piotr Gładysz, niecelne zagranie. Jeszcze tutaj jest Tomasz Kawale i on popisuje się też niezbyt dokładnym zagraniem piłki. Wydawało się, że Damian Lubera odegra dobrze tą futbolówkę w kierunku Mateusza Lamparta, ale nic z tego, jeszcze cały czas Lubera, piłka utrzymała się w boisku, chociaż pokazywali piłkarze Zieleńczanki, że już wyszło za linię końcową, na moment stanęli, no i wykorzystał to Damian Lubera, zagrał na środek do Michała Zdzińskiego, ale Zdziński przeniósł piłkę wysoko nad poprzeczką bramki Łukasza Szymskiego. Teraz Michał Nawrot faulowany przez piłkarza Zieleńczanki, ale wszystko w porządku z kapitanem drużyny z Nowej Huty. Będą mieli gospodarze rzut wolny, no ale odległość od bramki dość spora. To pewnie będzie próba dośrodkowania w pole karne. Kamil Hul, on ustawił sobie piłkę, to on będzie wykonywał ten rzut wolny, a tymczasem przy linii bocznej szykuje się ostatni piłkarz gości do zmiany, Dawid Dragosz. Oj, proszę bardzo, jak świetnie główkowo teraz Radosław Jarosz końcówkami palców piłkę nad poprzeczkę przerzucił Łukasz Szymski. Dawid Dragosz z numerem 13, to on za chwileczkę pojawi się na murawie, ale chyba jeszcze wcześniej będziemy mieli ten rzut rożny, a jednak nie. Tutaj sędzia Radosław Wilk zauważył, że stoi przy linii środkowej Dawid Dragosz, no i będziemy mieli czwartą, ostatnią zmianę w zespole Hutnik, przepraszam, oczywiście Zieleńczanki, Zielonki. Boisko opuszcza z piątką Piotr Gładysz, a w jego miejsce, jak już wspomniałem, Dawid Dragosz z numerem 13. No i zatem jedyny, który nie pogra prawdopodobnie sobie w tym dzisiejszym spotkaniu, no na pewno, bo już limit zmian wyczerpany w zespole z Zieleńczanek, Zielonek, przepraszam, oczywiście. Oj, ależ niewiele brakło, a mielibyśmy gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Ale będzie jeszcze kolejny rzut rożny, chociaż tutaj Łukasz Szymski protestuje, twierdzi, że był faulowany na 5 metrze. No, bramkarz jest nietykalny, ale nie wiem, czy tutaj był jakikolwiek kontakt Łukasza Szymskiego z piłkarzem Hutnika. Jest kolejny rzut rożny dla Hutnika, z tym, że z strony drugiej, a kończąc ten wątek zmian, no, jedynym piłkarzem, który na boisku się nie pojawił w Zieleńczance, jest Jakub Wyka, drugi bramkarz tego zespołu. Starał się główkować Radosław Jarosz, ale ta piłka za wysoko, nie zdołał oddać strzału. Jeszcze jest Krzysztof Świątek, z prawej strony cały czas Świątek, obok niego trzech rywali. No, długo utrzymuje się przy piłce piłkarz, który do Hutnika przed tą rundą z Szronia w Nowy Wiśnicz, no, przyszedł, to może za mocne słowo, może bardziej tutaj pasowało powiedzieć, że wrócił, bo przecież Świątek długo był związany z Hutnikiem, potem w tej sytuacji, kiedy Hutnik spisywał się, no miał problemy finansowe, tak to nazwijmy, przymusowa degradacja do czwartej ligi z trzeciej. No i wtedy Świątek postanowił, że odchodzi. Był swego czasu w pierwszoligowym Podbeskidziu Bielsko-Biała, tam jednak za długo nie miał zbyt wielu okazji, też zatem szybko rozwiązał kontrakt z Podbeskidziem. Później jeszcze była Puszcza Niepołomica, no i na końcu zakotwiczył w takim zespole, w którym cała masa piłkarzy związanych z Hutnikiem gra, a więc Szreniawie, Nowy Wiśnicz. No, a teraz już powrócił do Hutnika i chce pomóc Hutnikowi w walce o trzecią ligę. Michał Zdziński ładnie przedziera się prawą stroną. Zdziński, wycofanie do tyłu, do Nawrota, Nawrot do Świątka. Świątek i czwarta bramka. Jest gol na 4-1 dla Hutnika. Świetnie wypatrzył Michał Nawrot Krzysztofa Świątka, a ten z 16 metra pakuje piłkę obok lewego słupka bramki Łukasza Szymskiego i wyprowadza Hutnika na 3-bramkowe prowadzenie, a więc dwukrotnie Damian Lubera, raz Damian Buraz i Krzysztof Świątek to piłkarze, którzy jak na razie zdobywali bramki dla Hutnika Nowa Huta. Przed nami jeszcze około kwadrans gry w tym spotkaniu.
No i wszystko na to wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Hutnik dopisze kolejne trzy oczka do swojego dorobku. Będzie miał Hutnik punktów 54, no i to będą już sześć punktów przewagi nad drugim Borkiem Kraków. Damian Lubera do tyłu, do Michała Nawrota. Pokazuje się z prawej strony Zdziński, jest też i Sebastian Jagła. Jednak przy piłce Michał Zdziński, ten, który wszedł na boisko w drugiej części meczu, teraz odegranie na prawo do Sebastiana Jagły. Jagła do linii końcowej, no ale tutaj dobrze ustawiony Adrian Sadowski dołożył nogę. Jeszcze zdaniem sędziego liniowego nabił Sebastiana Jagła i właśnie od bramki rozpoczynają goście. No, wynik już bardzo niekorzystny dla Zieleńczanki, ale widać, że też śpieszy się piłkarzom Zielonego. Oni tutaj chyba jeszcze wierzą w możliwość odwrócenia losów tego spotkania. No to bardzo dobrze, że wierzą, ale będzie już o to piekielnie ciężko. Jest Mielec, zagranie piłki w kierunku Pogana, no ale do piłki Adrian Pogan nie doszedł. No jednak wszystko wskazuje tutaj, że Hutnicy ten mecz wygrają. Dobre, złego początki, można powiedzieć, w wykonaniu Zieleńczanki, bo to przecież piłkarze z Zielonek wyszli na prowadzenie w tym spotkaniu, to Zieleńczanka stwarzała sobie na początku groźniejsze sytuacje, no ale później do głosu doszedł Hutnik, jeszcze ta druga żółta kartka, no i już to wtedy było wiadome, że będzie niezwykle ciężko piłkarzom z Zielonek o dobry rezultat, ale teraz proszę bardzo, jak pięknie Hutnik, ależ niewiele brakło, no wielka szkoda, że ta akcja nie zakończyła się bramką, bo to, co w tej sytuacji zrobił Michał Nawrot, no to naprawdę nadaje się spokojnie na wyższą klasę rozgrywkową niż Liga Czwarta. Tylko rzut rożny w tej sytuacji dla Hutnika, bo uratował skórę teraz Łukaszowi Szymskiemu Michał Cieszyński i wybił piłkę już z linii bramkowej. Kolejny rzut rożny dla Hutników. Tych rzutów rożnych już całe mnóstwo w tym spotkaniu dla Hutnika. Poradzili sobie piłkarze z Nowej Huty, ruszając kontratakiem. Zawodnicy z Zielonek, to jest Dariusz Mielec. Mielec szukał podaniem Adriana Pogana, ale powracający Mariusz Bieniasz zatrzymał tą piłkę, no i tym samym zażegnał ewentualne niebezpieczeństwo pod bramką Sebastiana Kusaka. Jest Kamil Hul na prawo do Krzysztofa Świątka, do strzelca czwartej bramki dla Hutnika. Świątek do Michała Zdzińskiego, Zdziński z prawej strony. Cały czas Hutnicy, też Zdziński to taka postać, która wniosła sporo ożywienia w akcje ofensywne Hutnika. Zdziński wszedł przecież w drugiej części tego spotkania. Zresztą konkurencja w Hutniku jest bardzo duża. Oj, proszę bardzo, wypracował i sobie okazję. Tutaj chyba powinien być rzut karny. Tak mi się wydaje, że ewidentnie tutaj wytrącony z tego biegu był zawodnik Zieleńczanki. To jest błędna decyzja teraz Radosława Wilka. Tutaj powinien być rzut karny dla Zieleńczanki. Oczywiście nie mam powtórek pewności stuprocentowej, nie mam, no ale mam pewność, mam takie wrażenie niemalże graniczące z pewnością, że faktycznie w tej sytuacji Adrian Pogan był zahaczany. No i należała się jedenastka piłkarzom z Zielonek. Troszkę taka fantazja, wydaje mi się, że ponosi Hutnika. Ma dobry rezultat zespół z Nowej Huty. Prowadzi już wysoko 4-1, ale wydaje się, że powinni już nieco bardziej taktycznie rozgrywać tą końcówkę spotkania, bo właśnie mieliśmy przed chwileczką taką sytuację, że Hutnicy zbyt wielką ilością piłkarzy atakują bramkę Łukasza Szymskiego, no i później jedno dobre podanie może zakończyć jakąś kontrą w wykonaniu Zieleńczanki. No mało brakło, a mielibyśmy gola, być może jedenastkę, no nie wiem dlaczego sędzia Wilk podjął inną decyzję, no on był najbliżej tej sytuacji,
zdecydowanie bliżej niż ja, być może on widział coś, czego ja nie zauważyłem. No i właśnie takie sytuacje potem się robią, że no, dość łatwo wyprowadzają, mimo że grają w dziesiątkę piłkarze Zieleńczanki, kontrataki. No ale na razie to wszystko kończy się dobrze dla Hutnika, a być może za chwileczkę będzie jeszcze lepiej, bo Michał Nowak, który potrafi uderzyć z rzutu wolnego, ma piłkę ustawioną mniej więcej na 20 metrze czterech piłkarzy Zieleńczanki w murze. To jest dogranie piłki w pole karne, niezbyt dokładne, tam dobrze główkował Tomasz Kawale, cały czas Hutnik. Jest Świątek, strzał zablokowany przez Adriana Sadowskiego. Teraz Mielec w pojedynku z Michałem Nawrotem. Stanął Dariusz Mielec, sugerując sędziemu, że był faulowany. Ten się z tą interpretacją przepisów przez piłkarza Zieleńczanki nie zgodził. No i Nawrot wykorzystał ten zastój w grze Dariusza Mielca, ale nie potrafili zdziałać się, stworzyć jakiejś akcji ofensywnej piłkarze Hutnika pod bramką Łukasza Szymskiego. Tych minut do zakończenia tego spotkania pozostało już naprawdę niewiele. Tutaj wydaje się, że mniej więcej jeszcze około 5 minut plus to, co doliczy sędzia do tej drugiej części spotkania. No więc można już powiedzieć, że Hutnik powiększy swoją przewagę nad goniącą go stawką do 6 punktów. To będzie 6 punktów przewagi nad Borkiem Kraków. Jeżeli patrząc na tych innych rywali, no to to będzie punktów 7 przewagi nad Orłem Balin i 9 nad Halniakiem Maków Podhalański. 4-1 prowadzą Hutnicy, już ewidentnie kontrolują przebieg meczu, ale też no, chwała im za to, że nie poprzestają na tych czterech bramkach, że tutaj cały czas atakują, że cały czas dążą do tego, aby zdobyć 5. gola. Może teraz Kamil Hul, ale piłka podskoczyła, nie zdołał oddać strzału, piłkarz numerem 77, ale zdołał odegrać do Michała Nawrota na prawą stronę. Nawrot to też bardzo ważna postać w zespole z Nowej Huty. Cały czas Nawrot, taką małą ciuciubabkę zabawił się teraz z Kaczmarczykiem. Michał Nawrot, ale odpuścił już Kaczmarczykowi, podał piłkę przed pole karne do Michała Zdzińskiego. Zdziński na lewą stronę, tutaj jest Krzysztof Świątek, ten do Kamila Hula. Hul do Mateusza Lamparta. Lampart utrzyma piłkę w boisku. Już jesteśmy w polu karnym, ale Lampart bardzo, bardzo niedokładnie wycofuje tą piłkę i Zieleńczanka przejmuje futbolówkę. Ale też tylko na moment widzą Państwo, że gubią się również piłkarze z Zielonek z prawej strony. W bardzo łatwej sytuacji nie przejął piłki Tomasz Kawa i od autu rozpoczęli Hutnicy. Jeszcze jest Zdziński. Szybko przenieśli się pod bramkę Zieleńczanki. No ale Zdziński no, marnuje tę sytuację, bo miał już ich kilka. No i jeżeli chodzi o jego skuteczność, to na pewno ustępuje Damianowi Luberze. Ruszają z kontrą goście, to jest Adrian Pogan do Dariusza Mielca, no ale w dwójkę przeciwko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przeciwko 6 piłkarzom Hutnika, no niezbyt wiele mogli zdziałać piłkarze z Zielonek. Jedno, drugie podanie już jest groźnie pod bramką Szymskiego. To jest Damian Lubera. No, on by chciał na pewno tutaj ustrzelić hat-tricka. Jeszcze cały czas szansa, pusta bramka. Ajajaj, ależ teraz zmarnował sytuację. To był Krzysztof Świątek, który otrzymał no, takie podanie jak marzenie od Damiana Lubery, który tutaj do końca atakował tą piłkę. Zdołał ją, na moment wypuścił ją Łukasz Szymski. No i zdołał zagrać Lubera do Świątka. Ten no, nie wykorzystał idealnej sytuacji do podwyższenia prowadzenia, no i też nie wykorzystał idealnej sytuacji do tego, aby zdobyć swoją drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Teraz niedokładne zagranie, ruszają z kolejną kontrą goście, to jest Dariusz Mielec. Na prawą stronę Mielec do Tomasza Kawy. Kawa w pole karne, ale tutaj widzą Państwo, nie ma nikogo. Sebastian Kusak pewnie łapie piłkę dla Damiana Lubery, który dzisiaj zdobył 2 bramki. Były to gole numer 4 i 5 w tym sezonie, w tej rundzie. Przecież Damian Lubera od tej rundy dopiero piłkarzem Hutnika, więc naprawdę skuteczność bardzo dobra na razie tego piłkarza bardzo młodego, bo to rocznik 94, a więc jeden z młodszych piłkarzy w kadrze Andrzeja Paszkiewicza.
jest Michał Zdziński. Z prawej strony Zdziński do nawrota. Nawrot przepchnięty przez Piotra Mitkę. Wywalczył jednak aut. I cały czas Hutnicy już chyba wyczekują końcowego gwizdka, ale nie rezygnują z ataków. Kamil Hul do Krzysztofa Świątka, Świątek do Daniela Zimnego, Zimny do Kamila Hula. No już tak grają na przeczekanie Hutnicy. Sebastian Jagła z powrotem do Kamila Hula, ale jednak nie, bo piłka dotarła do Świątka. Świątek ładnie do Mateusza Lamparta. Lampart do Daniela Zimnego. No i cały czas Hutnicy, no tutaj rozgrywają tą piłkę na przedpolu. Jeszcze jest Świątek, strzał z ostrego kąta. Pewna interwencja Łukasza Szymskiego. Teraz zdaniem sędziego faulowany był Dawid Dragosz, piłkarz, który jako ostatni w zespole z Zieleńczanki pojawił się na murawie. Od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze z Zielonek, no ale też już powoli widać tą rezygnację na twarzach piłkarzy trenowanych przez Krzysztofa Szumca. Nie może to dziwić, przegrają to spotkanie piłkarze z Zielonek. Na pewno te apetyty na ewentualne sukcesy w tej rundzie wiosennej wzrosły po niespodziewanym zwycięstwie nad Orłem Balin, no ale później sprowadzeni na ziemię przez Borek Kraków, a teraz przez Hutnika piłkarze z podkrakowskich Zielonek. Teraz Lubera starał się przecisnąć przez dwójkę piłkarzy Zieleńczanki. Nie było mu to dane, no ale jeszcze jest Kamil Hul. Hul na lewo do Daniela Zimnego. Jest cały czas Hutnik. Piłka do tyłu, do nawrota. Chciał chyba oddawać strzał nawrot, ale ta piłka odbiła się dość nieprzewidywalnie. No i zrezygnował z tej decyzji. Michał Nawrot, jeszcze jest Zdziński z ostrego kąta. Piłka nad poprzeczką i sędzia pokazuje, że od bramki rozpocznie zespół Zieleńczanki, Zielonki. W końcówce pierwszej części mówiłem, że